jeżeli chodzi o przepisy wynikające z rozporządzenia prezesa Rady Ministrów, które jednoznacznie określiły obostrzenia do takich miejsc jak Wyspa, Nasza Wolko, bulwary, place zabaw, że jest zakaz przebywania na tych terenach. W związku z tym nasze działania na polecenie prezydenta miasta Opola były, aby zamknąć całkowicie Wyspę Wolko poza pracownikami ZOO oraz mieszkańcami, którzy tu mieszkają i muszą dojechać. Na dzisiaj mamy tę wyspę oznaczoną, pozamykaną. I zobaczymy, jak zareagują też mieszkańcy, bo uważam, że powinni dostosować się do przepisów, bo to w sumie nie dla nas robią, tylko dla przede wszystkim lekarzy, pielęgniarek i służby ratowniczej, która później będzie musiała po nas przyjechać. Panie komendancie, no to jedno ważne pytanie. Jak zatem będzie egzekwowane to, o czym pan mówi? Bo restrykcje mogą spotkać każdego, kto nie wykona tych poleceń, o których pan wspomniał. Dokładnie tak będzie, ponieważ wczoraj w porozumieniu z komendantem miejskim policji uzgodniliśmy, że będziemy wspólnie patrolować takie tereny jak Wyspa Wolko, place zabaw, bulwary i osoby, które będą łamały te przepisy, będą ponosiły konsekwencje wynikające właśnie z tego rozporządzenia. Tam są bardzo wysokie kary. I prosiłbym, żeby jednak mieszkańcy doczytali i egzekwowali to, co tam jest napisane. Czy rzecz dotyczy wszystkich mieszkańców, to znaczy i dorosłych, jak i nieletnich? Rozporządzenie bardzo jasno określiło, że osoby przede wszystkim te małoletnie do 18 roku życia bez osoby dorosłej, rodzica, opiekuna prawnego poruszać się nie mogą i mogą tylko iść we dwoje z zachowaniem tych dwumetrowych odległości. Wyjątek stanowią małe dzieci, które podlegają bezpośredniej opiece, więc jeden rodzic, małe dziecko może iść na spacer. Natomiast żadne skupiska młodzieży, żadna młodzież samodzielna do 18 roku życia poruszać się nie może. Te przepisy będą obowiązywały do momentu, kiedy zarówno w całym kraju, jak i w Opolu zostanie podjęta decyzja o tym, że można będzie wchodzić. Na pewno tak. Te przepisy obowiązują na razie do 11 kwietnia w tym formie, o której rozmawiamy. Natomiast jeśli będą przedłużone, będziemy dalej to egzekwować. Chyba, że stan w Polsce będzie na tyle pozytywny, że będzie odwołany. No i w naszym przypadku prezydent miasta Opola zgodzi się na otwarcie tych terenów do ogólnodostępnych.